Hej, siemaneczko, z tej strony Abra, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale i dzisiaj, moi drodzy, gram sobie w Bedwarsy w naprawdę doborowym składzie, bo o to prosiliście, słuchajcie, żebym zagrał sobie czwórki w końcu z jakimiś prosami, tak jak to kiedyś bywało, bo ostatnio w sumie mało tego było i mamy, słuchajcie, Majora, Netse, Loratixa, więc dzisiaj może być naprawdę grubo. Jestem ciekaw, słuchajcie, czy uda nam się wygrać jedną arenkę, czy na przykład 10, nie no, może 10 to trochę dużo, ale trzymajcie kciuki, żeby w każdym razie było po prostu fajnie i żebyśmy coś tutaj zwojowali. Lecimy sobie, słuchajcie, od razu do zielonych, bo spróbujemy, wiecie, nawet już nie trollować, tylko po prostu szybko tutaj latać, szybko rozwalać tutaj przeciwników. Nie wiem, czy to się uda. Może się udać, a może się na przykład nie udać. Może się okazać, że na przykład oni są super, super pro, super dobrze. Tutaj rozklepali nam już Loratixa. Nie wiem, czy ktoś do mnie podbija. Halo! Halo, jestem sam. Jestem sam na Bedwars, gościu. No weź tutaj chodź, pomóż mi, no bo jak gdybym miał TNT, to już dawno by oni nie mieli bazy, ale jak ktoś tutaj do mnie przyjdzie, to będzie fajnie. O, patrz, tu czerwony podbija. Tu jest jak... ale ja nie chciałem czerwonego. Ja chciałem mojego, chciałem, żeby mi ktoś pomógł z moich, no bo ja samemu, słuchajcie, nawet nie mam po co na nich tutaj skakać. Dobra, podbuduję się bliżej, zobaczymy w ten sposób. Okej, i teraz, jak ktoś do mnie podleci, no to dawajcie. Tam się ktoś klepie. Nie no, ja samemu to nie będę... A może, słuchajcie, a może, no kurczę, no jest ich tutaj dużo. Słuchajcie, no spróbujemy, zobaczymy. Cyk. Cyk, słuchajcie, udało mi się rozwalić łóżko zielonym, rozumiecie to? Ej, najsik, to było akurat dobre. Mimo, że tak trochę przymuliłem, jakby wiecie, tak się skoncentrowałem, to rozwaliłem samemu zielonym łóżko i tutaj jeszcze niebiescy poszli, kurczę. Ej, naprawdę, to było spoko. Jakby wiecie, to było o tyle spoko, że samemu tego dokonałem i, a wiecie, tutaj nie mamy jakichś... nubów na arenie. To nie są, słuchajcie, te levele, żeby tutaj nuby się trafiały. Raczej tutaj są same kozaki. Więc całkiem spoko. No i moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, to już teraz klikajcie w czerwony przycisk subskrybuj, tam na dole klikajcie czerwony guziczek, dlatego że codziennie o godzinie 15 na tym kanale są filmy. To jest kanał Minecraftowy, tutaj codziennie są filmy. Zrobiłem takie kółeczko, ale wiecie co? Podejdę tutaj. Podejdę do nich tutaj, spróbuję ich tutaj ładnie rozklepać, ale tak jak mówię, subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby po prostu nic was nie ominęło. Dobra, tutaj jest gość. Wow, wow, aż tak się klepiemy? No dobra, dobra, możemy się tak klepać, spoko. Rozklepałem go, elo, ale mnie już wkurzył ten gość, naprawdę. Ja myślałem, że sobie tam ucieknę delikatnie i będzie git, a on chciał się klepać. No to się klepaliśmy, siema. Dobra, słuchajcie, szybkiego refila sobie tutaj zjem i został nam jeden zielony i jeden niebieski. Dobra, niebieskiego już nie ma, wobec tego został tylko zielony. Nie mam pojęcia, gdzie ten zielony jest, ale wiem, że rozwaliłem im łóżko. I wygrana, słuchajcie, wygrana w 2 minuty 40 sekund, więc zaraz zagramy sobie... Co ja robię, co ja klikam? Zaraz zagramy sobie, słuchajcie, kolejną areneczkę, na przykład im tutaj GG. Lecimy, mamy w ogóle 6 wygranych aren z rzędu, to jest niezły wynik, nie? 6 wygranych z rzędu, więc no, znaczy na odcinku pierwsza, ale ogólnie mówię, że to jest szósta. Zobaczymy, czy tu są jakieś mega wysokie rangi, mega wysokie levela. Halo, halo, 48, 19, no nie widzę jakiegoś takiego super progracza, ale wiecie, oni często bywają zanikowani. Loratix na przykład ma prawie 600 gwiazdek, a według tego wskazuje chyba mu 30, więc jakby rozumiecie sami... Co tutaj jest grane? O, gramy na mojej chyba ulubionej mapie, serio, to jest moja ulubiona mapa. Mam nadzieję, że tutaj też się uda wygrać. I fajnie by było, słuchajcie, jakbym ja wybudował most, bo jednak, kurczę, stwierdzam, że fajnie by było zacząć budować mosty, bo tak jakoś zawsze się zdarza, że ktoś za mnie buduje. Więc teraz szybko zgarniam to i lecimy od razu z tematem, cyk, cyk, cyk. Mam 32 klocki, więc no nie najwięcej, prawdopodobnie nie uda mi się wybudować do końca mostu. Ale jakoś tam, wiecie, troszeczkę jak po prostu będzie wybudowane, to już i tak będzie git. Dobra, cyk, 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 cyk. No i koniec klocków, halo, koniec klocków. Jakbym miał jeszcze 16, to by było spoko. Ale sami widzicie, że ten speedbridging wychodzi. Jakby już, wiecie, tyle mamy przegranych, czy jakby my, mam na myśli, że ja i Wojan, tak? No bo my w zasadzie jako jedyni youtuberzy teraz nagrywający Bedwarsy chyba bawimy się w speedbridging, bo w sumie nikt prawie nie nagrywa Bedwarsów już, tak? Ale wiecie, jeśli o kimś zapomniałem, to przepraszam, ale wiecie, o co oczywiście mi chodzi, no. Chodzi mi o to, że z Wojanem, no, zaczęliśmy sobie budować szybko, tak, w końcu chyba w styczniu gdzieś i koniec końców się nauczyliśmy już, serio, on prawie nie spada, ja prawie nie spadam, ale i tak jakieś tam ryzyko jest, zawsze możesz spaść, tak jak na przykład ja teraz, no, od Firebola, no, siema, no, i gościu po prostu przyszedł i powiedział, elo, abra, rozwalę cię, no, ale w takiej sytuacji sami dobrze wiecie, że po prostu nie miałem żadnej szansy, jakby tutaj to już umiejętności nie mają żadnego znaczenia, goście na moście Firebolem rozwala, elo.
Kurczę, dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy. Ewidentnie wydaje mi się, że tych zielonych weźmiemy na początek. Patrzcie w ogóle tam po lewo, co oni robią. Znaczy nie, u was to jest wtedy, nie, u was to jest... Dobra, dobrze pokazałem. Ale patrzcie, o co chodzi. Co oni za most tutaj robią? Nie most, tylko mur. Jaki to jest mur, ej, XD. Po co takie duże coś? Tego nie wiem, słuchajcie, ale podejdziemy, zobaczymy sobie, co oni tam kminią. Jesteśmy tutaj, słuchajcie. No patrzcie, po co im tyle tych klocków? Lol, nie rozumiem, słuchajcie. Nie rozumiem, ale dobra, tu jest gość, więc go sobie ciachniemy. Tutaj, słuchajcie, jest kolejny, więc go sobie ciachniemy. Dobra, ja sobie, słuchajcie, tutaj szybciutko spadam. Rozwalam im łóżeczko. Pyk, rozwalone łóżeczko, nice. Ej, naprawdę to wychodzi. Naprawdę te bedwarsy się ostatnio kleją, serio. No sami sprawdźcie, rozwalone kolejne łóżeczko na kolejnej arenie, nie? Więc jakby fajnie, serio, fajnie się gra. Naprawdę, nie czuję się jakiś słabiutki. Mam nawet 93 gwiazdki. Może to nie jest dużo, ale z youtuberów polskich na pewno najwięcej w każdym razie. No tak, 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 Wojan ma chyba o 15 mniej. Jak ostatnio sprawdzaliśmy, a inni youtuberzy prawie nie grają w Bedwars. Co moim zdaniem jest słabe, serio, pamiętacie jak była mega moda na Bedwarsy? Każdy grał wtedy, kiedy Vito grał, Tritsus, Dokness, Stew, SKKF. Znaczy wiadomo, że oni też czasem tam nagrają, ale mam na myśli to, że kiedyś codziennie ktoś grał w Bedwars, a teraz znaleźć odcinek Bedwarsowy na polskim YouTubie, nie mój i nie Wojana, jest ciężko. Nie mówię, że nie ma, ale no serio, no, naprawdę mało osób to nagrywa, ale to może i dobrze. Może to i dobrze, przez to jest mniej tych YouTuberów, ale za to wiecie, no jakby, kurczę, zrobimy swój serwer jakoś tak... Nie wiem jak to określić, ale przez to, że to jest taka nisza, tak, Bedwarsowa, no to może to jest po prostu dobre, tak? Dobra, patrzcie co zrobię, specjalnie wyskoczyłem, żeby on mnie zrzucił i żebym ja też go zrzucił, bo wiedziałem, że ja mam łóżko, on nie. No, więc lecimy, no, mam nadzieję, że to co mówię, tak wiecie, o Bedwarsach, to nie odbieracie tego źle, że tylko no, jakby wiecie, no ja to mówię tak na luzaczku, nie? To, że jest mniej youtuberów Bedwarsowych, to chyba jest jakby lepsze, mam na myśli to, że po prostu ci, co faktycznie lubią tą grę, zostali przy tej grze, a ci, którym się znudziło, po prostu nie robią tego, wiecie, na siłę jakby, to miałem na myśli, że fajnie jak wszystko, co się robi, robi się po prostu, bo się lubi, a nie na siłę. Gdyby teraz, wiesz, każdy miał nagrywać Bedwarsy, no to prawdopodobnie większość byłaby na siłę, tak? Dobra, słuchajcie, polecimy sobie tutaj do czerwonych, nie wiem tylko, czy mi się uda do nich dostać, dlatego, że nie mam najwięcej klocków. Drugi raz ta sama sytuacja, no drugi raz ta sama... Ale wiecie, to jest nie do przewidzenia, co ja mam budować, a za mną ma być koleś, który mi mówi Abra Fireball! No nie, słuchajcie, nie widziałem tego Fireballa, nie byłem nawet w stanie go zauważyć kiedy budowałem. Ale patrzcie, duży i tak most wybudowałem, więc spoko, zaraz tam jakiś ziomek, nie wiem czy to jest Loratix, czy kto, czy może Major. Ale ktoś zaraz z nas poleci do czerwonych i ich rozwalimy, dokładnie tak, lecimy z nimi. Szkoda tylko, że mnie zrzucił, a na przykład go już nie zrzucił, no ale miał jednego Fireballa czerwony i sobie wykminił, ty, zrzucę Aberę, będzie fa... Oni mają łuk! Widzisz to, gościu? Oni mają łuk, ja nie mogę, ale lipa, dobra, słuchajcie, żyję. Wow, patrz co tu się dzieje, ile oni tych fireballi mają? Co tu jest grane, naprawdę? Ja nie mogę, ej patrz, ja tego nie przeżyję w taki sposób, słuchajcie, jak oni tak będą robić, dobra. Okej, słuchajcie, mam 4 serduszka, poczekam chwilę. Zregeneruję sobie HP, tu czerwony próbuje do nas wbić, czy on będzie mnie, nie, zostaw mnie. Halo, bijcie się z żółtym, dobrze. Ja nie mogę, patrzcie, tu jest łuczyk teraz od boku. O kurczę, ej, ja samemu nic nie zrobię teraz. Mam za mało HP, a tam są żółci w ogóle, widzowie to są chyba. Dobra, słuchajcie, próbuję tutaj podbić. Okej, cyk. Nie, no nie udało mi się rozwalić łóżeczka, ale no miałem 1,5 serduszka. Jakoś tak, no wiecie, my nawet nie mamy enchantów, mamy za słabe itemy, żeby przeżyć upadek, przeżyć łuk i jeszcze kilka ciosów miecza. No niestety to jest niemożliwe. W każdym razie zostało nam dwóch zielonych i cały team czerwonych. Czerwoni moim zdaniem nie są jacyś super pro. Serio, są nawet dobrzy, ale nie są jacyś super mega dobrzy. Po prostu są okej, więc wydaje mi się, że jak wbijemy się do nich w kilku, to już w ogóle tak pójdzie. Jeszcze tutaj potkę na niewidkę ktoś pije. Nie wiem niestety kto, ale to już wydaje mi się, że naprawdę, to już totalnie pójdzie, naprawdę. Spłatka, czy jakoś tak się chyba to mówi, nie? Dobra, podbiłem, no ruszcie, gościu, bo ja tutaj jak spadnę, to będzie mi naprawdę bardzo, bardzo przykro. Dobra, żyjemy, słuchajcie, podbijamy do nich, ale im wyżej jesteśmy chyba, tym większą mamy przewagę względem tego łucznika. Dobra, podchodzimy tutaj,
I teraz tak, słuchajcie, tam ktoś rozwala łóżeczko, więc ja tylko odciągam uwagę. Dobra, odciągnąłem uwagę i czy rozwalę łóżko czerwonym? Nice, o to chodziło, widzieliście? Jedna osoba na niewidce rozwalała łóżko, podczas gdy ja specjalnie skoczyłem i jeszcze ktoś, nie zauważyłem kto, ale dwóch nas skoczyło tylko po to, żeby odciągnąć uwagę, a w tym czasie gość na niewidce rozwalił łóżko. I to jest gra zespołowa, właśnie słuchajcie, o to w tym wszystkim chodzi. Bedwars to jest gra zespołowa, no chyba, że grasz solo, no to wtedy trochę inaczej, ale no na czwórki w każdym razie to jest gra zespołowa. Gdzie jeśli masz jednego dobrego gracza, to i tak nic nie zdziałasz. Musisz razem po prostu tworzyć fajną grę, tak? Fajnie się teamować i wtedy masz duże szanse wygrać. Tutaj podchodzimy znowu. No nie gadaj, że to jest ten gość z łukiem, no wywalaj stąd. Ej, jak ja mam dość tego łucznika, naprawdę. Jak ja mam, słuchajcie, go dość, to jest jakaś paranoja, serio. Dajcie mi spokój, spadaj typie. On będzie we mnie strzelał w nieskończoność, to się nigdy nie skończy. Dobra, słuchajcie. Okej, czy on mnie teraz trafi? Patrzy, cyk, kratka. O, w ten sposób, dobra. I teraz, słuchajcie, go robimy. Teraz go już robimy. Dobra, zobaczymy, co on tutaj w kmini. Dobra, zrobię tak. O, nie doskoczę! Nie włączył mi się sprint, rozumiecie to? Nie załączył mi się sprint, ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, wygraliśmy w każdym razie. Czyli mamy ile? 3 arenki w 11 minut, czy 2? Wiecie, trzy? Chyba trzy! Ej, już się pogubiłem! Dobra, zagrajmy, słuchajcie, jeszcze jedną. Serio, bo dawno nie było takiego odcinka, w którym, wiecie, no bym grał tak do upadłego. Czy do upadłego? No mam na myśli to, że dawno nie było odcinka, w którym po prostu gralibyśmy trochę dłużej. Dobra, tu ma gość 75 level, więc to już jest wysoko, to już jest wysoko. Tu gość ma 92, to jest chyba mój, tak, to jest mój ktoś zanikowany. Więc no dobra, jestem ciekaw, czy rozwalimy ich, czy też nie. Patrzcie, tu jest delfin! To jest delfin. On w ogóle ma... Patrzcie, on ma w niku Dolph Win. Że Dolph wygrana. Lol, ale kozak. No i wyszedł, no i szkoda. Ale mieliśmy delfin... Nie, jest delfin. Patrz, jest delfin. A tu jeszcze jest pingwin. Tu jest jakiś pingwin. Lol, zwierzę. A ja jestem pieskiem z kolei. XD. Ej, nice. Nice. Dużo nam się tutaj trafiło fajnych ziomów. Więc spoczko, rozwalamy, słuchajcie, ostatnią arenkę, myślę, że to będzie ostatnia, bo też takie odcinki, że gram do upadłego, chciałbym zostawić na nasz serwer. Mój i Wojana serwer właśnie startuje już niebawem, już niedługo i właśnie na tamtą okazję chciałbym zostawić, słuchajcie, takie odcinki jak na przykład gram, dopóki nie przegram i tak dalej. Jestem ciekaw, czy takie coś wyjdzie, bo raz taki odcinek miałem, gdzie wziąłem przecież kozaków i chyba 40 minut... Ile to było aren? 10 aren wygraliśmy, tak? Dobrze mówię, czy coś pokliczkałem? Ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że właśnie w 40 minut wygraliśmy 10 aren, tam była Dolida, tam był Telb, Majki chyba. No było coś takiego i to było naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo fajne, więc na pewno musimy coś takiego powtórzyć. Dobra, tutaj cyk i słuchajcie, koniec klocków, więc i tak idealnie się w miarę dobudowałem. Zobaczymy, co tutaj wykminią moje ziomy. Polecę w tę stronę wobec tego, bo tutaj ja niestety klocków nie mam, ale żółci chyba też nie bardzo, bo nie chcą budować sobie łóżka. Dobra, buduj, wyżej. O, dobra, tutaj jeszcze zielony podchodzi. Spoczko, ty, on dalej wybudował, ja już się nie ogarnąłem. Dobra, lecimy, słuchajcie, z nimi, lecimy teraz, słuchajcie, ewidentnie z nimi. Dobra, tutaj cyk. Okej, oni tutaj będą uważać na siebie nawzajem. Okej, mało HP, jeden ma mało... A, 6 HP, ale wiecie, jak czterech nas atakuje, no to nie ma szans. No jednego obiliśmy niestety, ale tylko jednego. Ale to i tak była dobra wbita, słuchajcie, to była dobra wbita. Fajnie w nich wparowaliśmy i za... Kurczę, zabrakło... macie czasem coś takiego? Że zabrakło jakby ci słowa? Ale najprostszego słowa na świecie! No wylaminowaliśmy, ale... Ej, XD, mówię coś i totalnie zabrakło mi słowa. Mimo, że zacząłem już to słowo. Ej, czasem mi się tak zdarza, to jest śmieszne. No dobra, ale wyeliminowaliśmy, pokonaliśmy ich w każdym razie, tak? No, dobra, lecimy dalej z tematem. Teraz wbijemy się właśnie do zielonych, bo oni jako jedyni zostali teraz z łóżeczkiem. A nie, to są niebiescy, dobra, no to ich możemy tutaj po prostu podbijać, żeby było ich troszkę mniej. Tutaj jest gość, słuchajcie, tutaj jest kolejny gość. On będzie uciekał oczywiście przed nami, jak najdalej tylko się da. Dobra, ciechnąłem go tutaj jeszcze. Dobra, cyk, okej, dziękuję. Wylaminowany. I teraz tak, gdzie są ci niebiescy? Tutaj jest jakiś niebieski, patrz co on w ogóle robi. Czemu on na nas nie klepie? Co za gość? No dobra, teraz mu się zachciało, ale tak chyba trochę nie w porę bym powiedział, nie? Mu się nie chciało z nami klepać. XD, i tu słuchajcie jeszcze jeden. Więc polecimy z nim. Boję się, że on będzie chciał polecieć gdzieś tam na górę. Dobra, okej, tutaj go lecimy. Z tym tematem.
Ty, on żyje czy nie? Dobra, zrzuciłem go. Oooo, Chaos, nice. Zrzuciliśmy go i go już nie ma. Teraz spróbuję się, słuchajcie, wbić tutaj do zielonych, bo tylko oni nam zostali. Halo, o, dobra. Mam póki co dwa finale, więc jest całkiem fajnie. Te finalne kille są, wiecie, fajniejsze, nie? No bo już gość się potem nie odradza i jest, że tak powiem, bardziej cool. A teraz wbita do zielonych i ich ogarniamy. Teraz pa, pa mówimy zielonym. Pa, pa. Elo, elo. Czy oni tutaj, słuchajcie, rozwalą to łóżko? Dobra, rozwalili, tutaj jeszcze silverfishe wojują, więc całkiem spoko. Dobra, tutaj pyk, tutaj komuś się wyszło, ktoś zrobił liwa, tutaj ktoś z kolei, słuchajcie, do nas będzie skakał. Po co on skacze? Przecież on przegra to. Przecież to jest oczywiste, że on przegra pojedynek, jak on będzie skakał do nas. Dobra, i moi drodzy, wygraliśmy. Jestem drugim top fragerem tej arenki, więc bardzo fajnie, wygraliśmy 4, dobrze mówię? 8, czyli chyba nie, chyba wobec tego 3 były tylko arenki, bo miałem 5 wygranych z rzędu, teraz mam 8. Więc w każdym razie, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Zaznaczę także dzwoneczek, bo codziennie o godzinie 15 tu jest Minecraft na kanale, bo to jest kanał Abra Minecraft, czyli tylko z Minecraftem. Wpadajcie także na Instagram Abraety i widzimy się jutro o 15. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pa!